Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj spotykamy się przy pojeździe Kia Ceed, jaki by to generalnie nie był. Mamy przed nami tutaj jednostkę dwulitrową, ale nie skupiamy się na silniku, tylko na skrzyni biegów. Otóż zdarzyła się sytuacja taka, że musiałem wyciągnąć przegub wewnętrzny. Natomiast przed wyciągnięciem przegubu wiadomo, że trzeba spuścić olej. Tak jak przy każdej skrzyni, z której trzeba to zrobić, żeby Wam po prostu nie wyciekł, bo wiadomo, że samochodu się nachylić bardzo na bok aż tak nie da. Jak się później okazało, po spuszczeniu oleju w górnej części niestety nie ma możliwości nalania bezpośrednio oleju, łatwego bynajmniej dostępu. I tą informację się chciałem z Wami podzielić. Otóż tutaj, tak jak widzicie, jest zamontowany odpowietrznik w górnej części. Spokojnie takim odpowietrznikiem można nalać olej, tylko uwaga, to jest właśnie pokrywka, pod którą znajduje się ta gumeczka, czyli to jest zaworek, jak i również tutaj gdzieś sobie leży sprężynka. Także uwaga, jeżeli ściągacie odpowietrznik, tam na pewno pod klapeczką, pod zaślepką macie sprężynkę z gumeczką, która po prostu się otwiera. Jeżeli olej się robi gorący, wiadomo, że zmienia się wtedy ciśnienie. Ja zrobiłem sobie taki patencik. Założony jest wężyk, leci sobie wężyk tu, 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 tu. I mamy strzykaweczkę. No właśnie, i za chwilę naleję olej i pokażę Wam, że to faktycznie działa i to leci. Tylko potrzebuję do tego dwie ręce, dlatego niestety kamerę muszę odłożyć. No i zobaczcie, olej z strzykawki sobie zlatuje. Tak jak widać. On tu się gdzieś w wężyku już wypełnia. O, dokładnie. I oczywiście on za chwilkę będzie sobie schodził w dół. Tylko od razu powiem, jeżeli macie troszeczkę czasu, o już w tym momencie zaczyna schodzić w dół, to sobie na tego typu zabieg pozwolić możecie. Dlatego, że odpowietrznikiem dosyć wolno ten olej ścieka, tym bardziej nie wiemy, jaki on jest gęsty, bo to wiadomo w zależności od temperatury, w jakiej Wy to wymieniacie. Generalnie on sobie leci i sobie zlatuje w dół. Ja użyłem sobie strzykawki po to, że mogę sobie, wykorzystując tłoka, cofnąć z powrotem powietrze, bo wiadomo, że już odpowietrznika kolejnego nie ma, ale tak jak widzicie, to sobie zlatuje. Poczekajcie chwilę, spróbuję wyciągnąć powietrze. No do tego niestety potrzebuję dwie ręce, ale tak jak widzicie, gdzie ten olej jest? Jest! I sobie powoli, o, już w tym momencie powietrze wyciągnęło i powoli sobie spływa. Także jak macie chwilkę czasu, to musicie tylko sobie wyliczyć wcześniej, sprawdzić, ile tego oleju potrzebujecie. I spokojnie tego typu odpowietrznikiem możecie sobie taki olej nalać. On sobie leci, 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 za chwilkę się chyba powietrze nawet poleciało. Ja nalewam sobie celowo czerwony olej, który jest nieprzeznaczony pod taką skrzynię, ale robię to celowo, żeby troszeczkę skrzynia w zimie mi pracowała lżej. Jest to olej o wiele droższy niż powinno się zastosować, ale ja sobie robię taki zabieg. No, także widzicie, cała strzykawa zeszła. Także spokojnie odpowietrznikiem możecie sobie ten olej nalać, bo wiadomo, że on nie pójdzie w kosmos, tylko do skrzyni biegów. Co nie znaczy, że robicie zawsze to na własną odpowiedzialność, bo zawsze możecie coś sknocić.
i wlać gdzieś, gdzie nie powinniście, ale generalnie jeżeli wlewacie w skrzynię biegów, no to nigdzie więcej nie wlejecie w linki czy gdzieś tam w cięgna, tylko najnormalniej w życiu do skrzyni. Także taką informacją się chcę z Wami podzielić. Jak macie jakieś opinie, macie pytania i tak dalej, jestem do Waszej dyspozycji, staram się Wam pomagać. Także póki co, na razie, do zobaczyska w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć.